Apostoł Paweł mówi: wzywam zarówno Żydów, jak i Greków do upamiętania się przed Bogiem i do wiary w Pana naszego Jezusa. Dzieje apostolskie, 20 rozdział, 21 werset. Pewien mężczyzna studiuje medycynę, ale nie to jest tematem jego rozmowy z 12-letnim Andrzejem. Ten student medycyny ma na imię Krystian. A więc Krystian wyjaśnia młodszemu koledze, Andrzejowi, dobrą nowinę o Jezusie Chrystusie, naszym Panu. Andrzej słucha uważnie i mówi: zdecydowałem. Co zdecydowałeś? Że będę chrześcijaninem, odpowiada Andrzej. Dobrze, mówi Krystian, ale to nie wystarcza. I wyjaśnia dalej. Gdy zdecydowałem, że chcę zostać lekarzem, to nie stałem się nim automatycznie w tym samym dniu. Po mojej decyzji musiałem zacząć działać i dostać się na studia. Krystian kontynuuje swoje porównanie. Chcesz być chrześcijaninem, Andrzeju? Bardzo dobrze, ale musisz uczynić krok, który cię nim uczyni. I ten krok można zrobić w mniej niż 5 minut. Ten krok ma dwa aspekty. Po pierwsze, zgrzeszyłeś, dlatego potrzebujesz uznać się przed Bogiem za grzesznika, upamiętać się, pokutować. To znaczy, że żałujesz swoich grzechów, nie chcesz ich popełniać i wyznajesz je Bogu. Następnie potrzebna jest wiara. Wiara w Pana Jezusa Chrystusa, który za grzechy poszedł na krzyż i zmarł na nim. Dopiero gdy uczynisz ten krok, gdy zawrócisz do Boga i uwierzysz w śmierć przebłagalną Pana Jezusa Chrystusa, wtedy jesteś chrześcijaninem. To wyjaśnienie pomogło Andrzejowi urzeczywistnić swoją decyzję. Być chrześcijaninem oznacza iść za Jezusem Chrystusem, czynić Jego wolę i Jemu służyć. Jest życiem wolności. Nie ma nic piękniejszego. Kto pełni wolę Bożą, trwa na wieki. Pierwszy list Jana, drugi rozdział, 17 werset.